No dobrze, dzisiaj słuchaj feluneczek, który dojechałem sobie okrutnie Terry Moverem, za ostry zawodnik. Testy popełniłem i zobacz, co się zrobiło. Zważyło na maksa klaro. Na maksa, widzisz to? Zobacz. Tutaj też widać, że to jest, trzeba będzie grubo pojechać, żeby wyciągnąć ten felunek. I teraz tak, zobacz rozwiązanie tutaj statywu. Z tego względu, że te lampy z Lidla po włączeniu GoPro światło strasznie miga. Także lipa straszna. O, tu się już wyjęło z tego. Dziadostwo. Więc ROX na statyw, ładowara i cały czas będzie mi doświetlał. Oczywiście jakby nie GoPro, to włączyłbym tam te LEDy, więcej światła. Ale tutaj do nagrywania myślę, że wystarczy. Masnerek, sprzęcik, odpowiednia gąbka, odpowiedni statywik na statyw na przedłużkę, płyn inspekcyjny, mikrofibry, wszelkiego rodzaju pady, czoło felgi, będę jechał później innym sprzętem, tu jest cały zestawik, a pasta, którą będę jechał, gdzie ona jest tutaj, nie pokażę jaka, z tego względu, że dostałem ją na testy, słuchaj, a obroty tutaj będzie jakieś 1400-1300, z tego względu, że testuję tą pastę i film się z nią pojawi. O ja, ale mi dali, kurczę, pastę, no. Dobra. Opa. Będzie ciężko ją z tego wyciągnąć. Momencik, daj mi chwilkę. O, o, już poszło. Szkoda, że sobie tego nie przygotowałem. Ktoś, kto mi, kurczę, pakował te pasty, masakra. Nie pozdrawiam go z tego tytułu. No dobra, zarzucimy sobie tutaj na stożek mnóstwo materiału. O, tak, żeby. To jest gąbka chińska z Allegro. Chińska z Allegro, chińska z AliExpress. Chińska z AliExpress, słuchaj, twarda na maksa. Dobra, teraz ją jeszcze dokręcimy. No i co? Jest? Jest, dobra. Ok, klucz. Gitara, gitara. Trzymie, trzymie. To kładziemy tu, to tu. Jeszcze odrobina pasty. O ja! Naprawdę, to będzie mordęga. Będę sobie musiał to później przełożyć coś. Nie sądziłem, że to będzie aż taka masakra. Ok, no. Dobra. I zobaczymy, ile uda się zdjąć tego dziadostwa. Myślę, że jest odpowiednio nasączony. Już wstępnie jechałem tą pastą i całkiem grubo wycina. Lecimy! Zobacz, jak to działa. Widzisz? I teraz jeszcze jedna rzecz. Myślę, że podczas pracy maszyny zrzucę muzykę, bo nie ma sensu, żeby słuchać tego hałasu. Obroty, tak jak mówiłem, cały czas w okolicach 1500 obrotów. Cały czas. I tutaj nic nie zmienia. No dobrze, słuchaj. Najpierw zobaczymy, sprawdzę, jak zbiera ta pasta. Wymyję ją sobie, wybiorę. I tak, przy takiej robocie właśnie, jak tutaj widzisz, dużo pasty. I zawsze tak daję. Żeby wiedzieć, jak... O kurczę, może być tak, że kolor już nie wróci. Ten, co był tutaj, na maksa pojechał. Więc załatwiłem sobie felgi na maksika. Zobaczymy, co dalej. Okej. Okay. Tu trzeba będzie w tym pojechać. No, zważyło pięknie. No nic. Zrobię ten jeden element i pokażę Ci różnicę między tym a tym. Tak czy tak, będzie tu grubo roboty. To nie ma tematu. Bez dwóch zdań. Tu jest grubo przycięte. Tu połysk złapało.
Jest fajnie, ale to wyblaknięte prawdopodobnie już nie wróci. O, taki ci los. I teraz tak, jeżeli chodzi o czyszczenie pada tego polarskiego stożku, biorę sobie mikrofibrę, kładę na felunku, włączam maszynę i delikatnie w tą stronę, którą się delikatnie sobie tylko dotykam, szuram, żeby nie zniszczyć gąbki. Ok, to odkładam, pyk, pasta ponownie. Mam nadzieję, że ogląda mnie ten jegomość, co pakował tą pastę. I słyszę, jak go serdecznie pozdrawiam. Coś niesamowitego. No dobra, odrobinka tylko pasty, bo już w padzie jest tego mnóstwo. Tu, mikrofibrę. Dobra, i lecimy dalej. Słuchaj, nie lecimy z tego względu, że zapomniałem o czubeczku zewnętrznej, raczej szczycie gąbki, może tak. O, o, teraz mi się ładnie nabrało, że ja wcześniej sobie do strzykawki tego nie przełożyłem. O. Pyk. I jeszcze jeden bąbelek. O, mam takie pomieszczenie w domu, gdzie jak, o kurde, jak jest zima, tu zrobimy standardową akcję. Rękawica, pyk, i z tego będziemy sobie dawkować. Będziemy. Fajnie mam, bo jedno pomieszczenie sobie zostawiłem, gdzie zimą właśnie trzymam chemię. Znaczy w sumie to tutaj słucham sobie muzyki, jak mam chcę się troszeczkę wyciszyć przy muzyce, tak, wyciszyć, zrelaksować, to zimą wstawiam tutaj też chemię i tak jak widzisz felgi. Lecimy! Bing! No, pastą można mega długo pracować. Aż mnie ręka boli, dlatego przerwałem. Masakra. No, felgę nagrzać to w ogóle nie ma opcji. Dobra, zbierzemy ją. No i jest coraz lepiej, słuchaj. Coraz lepiej. Jeszcze ze dwa podejścia i może wydobędziemy połysk. Tak, tutaj przygasiło strasznie. Tak się zastanawiam, czy nie ma... Także do bazy nie doszło, ale chyba nie. O kurczę, nawet niezłe wykończenie, słuchaj. Tak się staram złapać tutaj sobie. Wow. Ładnie. Nie wiem, czy ty to widzisz, ale bałaganu to tutaj za wiele nie ma. Ja pierdzielę. No tutaj jeszcze trochę. Nieźle, nieźle. No dobra, a teraz idę po pastę, moją ulubioną, i zobaczymy, jaka będzie różnica. No dobrze, słuchaj, przyniosłem sobie kocha. Wymienię teraz gąbkę na kolejną, żeby nie jechać na tej samej, wiadomo. Takich rzeczy nie praktykujemy, past nie mieszamy. Okej, okay. Ta zostaje tu. O, no, wbij się. Nie chcę się wbić. Dobra, zostaje tu. I bierzemy następną twardą zieloną. Zobaczymy, jak koch będzie tutaj szalał w porównaniu do tej pasty. Ok. Ósemeczka stara. Sprawdzona. Pyk. Pyk. I pyk. I teraz...
i gitarra. I odwracamy, bo jest jej mało. Trzeba będzie dokupić. Włos to nas nie interesuje. Chińskie pady nie są jakieś cudowne, ale dramatu z nimi też nie ma. Da się zrobić felonek. Także nie jest źle, jakby ktoś się zastanawiał, czy kupować chińskie stożki, wałeczki takie właśnie do zakamarków. Polecam, naprawdę. No dobra, to teraz lecimy z Kochem. Zobaczymy, jaka będzie różnica. No, troszeczkę zebrało, aż się zawija. Pięknie. No dobrze. No i tu już widzę, że Koch to Koch. I teraz tak, zobacz, widzisz, gdzie mi pastę zebrało? W sam narożnik. Nie zbieramy. Zmieniamy. Zmieniam tylko na stożek i jadę we wnętrzu, w zakamarku. W samym narożniku. Szkoda pasty. Ja ją zbiorę, a tak to przynajmniej będę mógł teraz tak. Pamiętamy, że to jest Kocha. Biorę stożek, pstryk. Okej. Gitarka. Dobrze. Troszeczkę nasączę, żeby nie było, że całkowicie na sucho. Okej. Tutaj akurat dużo pasty nie potrzeba na te pady. Bardzo malutko. No dobrze. Ok, i lecimy. No, zaczyna nam się gąbka kruszyć. Dorzucimy. Dorzucę troszeczkę na sam szczyt stożka. Ok. To nas najbardziej interesuje. Jeżeli chodzi o cięcie. I lecimy. Dobrze. Zobaczymy, co nam wyszło. Jak bardzo jest źle. Okej. No, zaczyna się coraz lepiej. Możliwe, że już nie będzie tak jak kiedyś, bo widzę, że mat został, a tutaj już jest teraz. Przepraszam najmocniej, ale niestety moja kamerka, którą mam, nagrywa bardzo króciutko. Wiecie, tutaj chodzi o baterię, bo kończy się w mgnieniu oka, a chcąc nagrać w takiej normalnej, raczej w super rozdzielczości, niestety bateria znika w oczach. Mam dwie, ale jeszcze nie mam stacji ładującej. Jedzie do mnie, prawdopodobnie będzie u mnie za dwa dni, więc będzie to troszeczkę łatwiej. Ale tak czy tak, jeżeli chodzi o nagrywanie, to jest maks może do godziny, ale to jest tak, naciągam godzina. No dobrze, słuchaj, to teraz tak. Pastę zebrałem wstępnie i za wiele poprawy nie ma tak naprawdę. Tutaj elegancko, tu będę się musiał skupić jeszcze, bo, ale możliwe, że tego już nie wyciągnę. Że poszło w reakcję aż do bazy. Także możliwe, że załatwiłem sobie felgi produktem, który no, miał być niby, znaczy może nie agresywny, co dobry. No i wyszło jak wyszło. Tak, felgi były malowane, więc to też może mieć wpływ. Nie jest to oryginalny rakier. Dobra, teraz ja sobie wymyję. Do wymycia zawsze fibry staram się tak, żeby wiedzieć, żeby nie mieszać. Dzisiaj mam także kolorowe do zbierania pasty, do wymywania szare. Czym wymyję? Tajemnica. Produkt się pojawi. Teraz nie chcę tego zdradzać. Ok, wymyjemy. Zobaczymy, co tu się narobiło. Jak mocno zostało. No, szału nie ma. Szału nie ma, nie da się ukryć. Szału nie ma. Tu, na tym rancie się teraz będę musiał skupić.
Tu już jest nieźle. Tutaj można powiedzieć, że jeszcze jest jedno podejście i będzie gitarka. Teraz tak, tutaj. Widzisz, co się dzieje? Zobacz. Tutaj przyżarło konkretnie. I tu możliwe, że trzeba będzie skoczyć z papierkami. To też jest możliwe. Zobaczymy, jak tutaj usiądzie. Tutaj też jeszcze narożniki. Ale na razie skupię się na tym. Więc zmieniam, albo nie, tu jeszcze jest, widzisz, biały nalot, to jeszcze stożkiem poszaleję i klasycznie, do wyczyszczenia mikrofibra, nic się nie zmienia, pstryk, szczotka, uruchamiam. No dobrze. Pyk. Ciekawe, jak to zejdzie. Znaczy tutaj będzie łatwiej, myślę. Prawdopodobnie. Tutaj będzie więcej zabawy. Okej, okay, ładujemy grocha. Jednak Koch prawdopodobnie chyba... Znaczy, ja wiem, czy lepiej. Kurczę, nie zauważyłem jakiejś znaczniejszej różnicy. Tak naprawdę no, wiele nie zmieniło. Czy jechałem na Kochu, czy jechałem na tamtej paście, którą testuję. Okej, okay, groszeczek. Troszeczkę jeszcze z tej strony rozprowadzić po całym. I jak ktoś mi powie, że detailing to jest fajna sprawa, kręgosłup już trzeszczy, to jest ciężka fizyczna robota. Także pozdrawiam tych, którzy, dla których najważniejsze jest, jak długo posiedzi Quick Detailer. Lecimy. No dobrze, ok, ładnie, to teraz tylko zbiorę, teraz możemy sobie pozwolić, żeby dociskać, o właśnie, konkretnie, no i ładnie zebrało, zobacz, widzisz, nieźle, jeszcze pójdą, tu mnie jeszcze to drażni, nie wiem, czy tego, słuchaj, nie ugryzę. Muszę sprawdzić jedną rzecz. Chcę zobaczyć. Niestety... Tak, schodzi. Trzeba będzie APC i magiczną gąbkę może najpierw je pojechać. I prawdopodobnie część usunie. Ale zobaczymy jeszcze tu, bo to zamglenie, widzisz tu takie, to jest ewidentnie widać, że poszło w reakcję. I prawdopodobnie do bazy i tego już nie wyciągnę. Tutaj ok. Ale tam nic z tego nie będzie niestety. No dobra, zmieniam pada, słuchaj, z tego stożkowego na ten walcowy. Jest tutaj, dobra. O, gdzie poleciałeś? Wróć. Nie uciekaj. To jest Koch, czyli tu. Pamiętamy, tam jest ta pasta, którą testuję. Ależ mi wleciało. Opa! Dobra, ok. Dobrze. Koch. Dobra. Ok. Bardzo fajnie. Teraz tak. Pasta. Pstryk. Tutaj od czoła i kawałek tu. Tu, gdzie będzie najwięcej pracował nam pad. I lecimy z bałaganem. No. Z tego, co widzę tutaj pod lampą, to jeszcze tu i tu. I teraz tak, kolejna rzecz, słuchaj, przy cięciu. W pewnym momencie przy takim pośrednim docisku będzie ci tak drżał, jakby się zatrzymywał. Wtedy albo dociskasz maksymalnie, czujesz, że dociskasz i on wtedy rusza, ten ślimak w środku nie skacze, albo odpuszczasz. Ja przy cięciu wolę docisnąć. Tak jak widzisz, pasty jeszcze trochę zostało, więc jeszcze popracuję. Thank you.
zobacz, jak go skręciło. Nieźle, ale przy feldze się nie nagrzewa. A i kolejna rzecz, jeżeli chodzi o polerowanie felg, słuchaj. Z felgami jest inaczej. Z felgami jest trochę inaczej. Staramy się nie grzać maksymalnie lakieru. Dlaczego? Z tego względu, że felg nie rozgrzejesz. Będzie różnica temperatur pomiędzy felgą a lakierem i może ci popękać. Już miałem tak nieraz. Szkoła nie idzie w las. Popęka ci i będzie dramat. Będzie pajęczynka. Zobacz, jak ładnie wyciągnęło. Jeszcze jedno podejście. Polishingowe chyba bardziej. Tutaj już nie będę robił. To sobie zostawię na następny sezon. Nieźle. Co? Fajnie, nie? Poczekaj. Lampeczka. O, tak żeby... Zobacz, to może tak. Zdejmę sobie latarę. Żeby ci pokazać to. O, nie widzę nic. Poczekaj. O, teraz widzę. Zobacz, różnicę. Tu, a tu. Chyba jest, nie? Różnica, zobacz. I tu. Myślę, że różnica jest znaczna. To w ogóle bez dwóch zdań. Poczekaj, spróbuję jeszcze pod innym kątem złapać. W tę stronę. O, może tak. Z tej strony troszeczkę. O, tu widać. Bałagan, no jest, ale to wiesz co, widzę, że bałagan od mikrofibry, jak dociskałem za mocno. Teraz wymyję i zobaczymy, co z tego będzie. Okej. Tą wymywałem. Strzał. I delikatnie. Okej. Nie ma jak to świeży zapach chemii w nozdrza, później wieczorkiem po całym dniu bez maski, nie lubię w masce, a powinniśmy, słuchaj, dynia napieprza jak szalona. Jak to wygląda? Ja osobiście tutaj to zostawię, przytulę się jeszcze tutaj do tych, są trzy, raz, dwa, trzy, cztery takie jaśniejsze krechy, tam zostawię, tam później polishingowo się pojedzie, znaczy pojedzie. No pojedzie, a co się nie pojedzie, jak się pojedzie. Przepraszam. Polishingowo i przejdę tutaj do tych ramion, żeby tym stożkiem właśnie też pojechać tutaj przy ramionach. No dobra. Standardowo czyszczonko. Tu się nic nie zmienia. Stryk, ciach, maszynen. Okej, to kładę tu, no dobra, teraz będziemy jechać bocek, to sobie chlapniemy tak, raz, dwa, trzy małe bombeczki i jedna tutaj na krawędź, bo też będzie trochę wyhaczać, żeby nie było, cyk i rozprowadzamy, o. Ja sobie tak po długości krechę rozkładam. Jest bombeczka, to ją po długości biorę. Ale nie na palec, nie na rękawice, kurczę gościu. Kolorowy. O. No i fajnie. Wytrę. I znowu hałas. No dobrze. Okej. No, tu już jest zadowalająco. Zajebiaszczo bym powiedział nawet. Okej. Najpierw sobie go przeczyszczę. I wskoczę jeszcze raz z tamtą pastą. Będę chciał zobaczyć, czy mieć porównanie, jak się będzie prowadzić, ale najpierw sobie tego pada standardowo przeczyszczę.
Okej. Okej, pięknie. To był Koch, leży tu. Kolejna rzecz, kurczę. Myślę, że z tymi felgami zajdzie mi parę dni, kilka ładnych dni. Moje zakręcenie takie, kurczę, widzisz, za późno zareagowałem. Prysnąłem, poszedłem, po chwili patrzę, kurczę, robi się mleko. Spłukałem, ale już było za późno. Tak to jest, jak się testuje i dlatego w testach nie pojawiają się cudze auta, bo tam nie mam czasu na testowanie i nie mam czasu na eksperymenty. Jak wyobraź sobie, że teraz dostaję auto i jadę tar removerem i kurczę, taki klimat u kogoś robię na felgach. Bym się chyba popłakał. Ile dni w plecy jestem, jeżeli chodzi o robotę. Także tutaj no niestety, no tak to wygląda, kurczę. Dobra, wymyję pastę. Później Ci pokażę akcję, jeżeli chodzi właśnie o takie zanieczyszczenia, czy nie zanieczyszczenia. Na taką akcję właśnie, jak Ci, że tak powiem, zareaguje tar z klarem. Bo to jest takie, kurczę, widać jakby przypalone, można powiedzieć, takie mięciuchne troszeczkę, taka gumka. Zobaczysz, jak to zdejmuje magiczna gąbka z APC. No tak jak tu. Tutaj chciałem pokazać samą polareczką i zobaczymy, jak to wyszło. Tu jest nieźle. To przymglenie zgubimy jakoś. Postaramy się, albo zostanie. No tu już jest bardzo fajnie. Teraz jeszcze tylko wymyję. Ok. Zobaczymy, jak bardzo został bałagan. No dobra, pozwolę sobie zdjąć, słuchaj, i pokazać Ci, jak to wygląda. Zobacz, widzisz, zostało tylko to, co to jest do usunięcia, to jest dołek magiczną gąbeczką. To w ogóle bez dwóch zdań. Teraz tak, zobacz tu, zobacz tu. Jest różnica, co? Tu jeszcze delikatne ściechy zostało, ale to zostawiam. Zostawiam z tego względu, że jeszcze będę leciał z pastami, troszeczkę zbierze i być może do końca tego nie wyciągnę. Niestety. Ok, dobra. Zakładam kamerkę. Pyk. Biorę to ustrojstwo i o, tutaj. I teraz tak, tamta pasta, gdzie ona jest? Kurczę, gdzie ja ją położyłem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Gdzieś tu była. Jest, dobra. Teraz sama przyjemność, kurczę, nakładania jej. O, jest. Okej, dobra. Mamy. Troszeczkę tu, troszeczkę tu, troszeczkę tu. Troszeczkę tu. I tu, i tu, i tu. Dobra. I zobaczymy, czy to wystarczy. Myślę, że tak, bo pat już jest odpowiednio nasączony. No dobra, to lecę dalej. Kurczę, zajebista jest ta pasta. Słuchaj, pracuję nią, zobacz, i pracuję, i jeszcze jest. W ogóle lepiej się nią prowadzi niż Koch, niż Kochem, nie śmierdzi. Rewelacja. Jestem pod wrażeniem. No proszę. Bardzo fajna pasta. Kurczę, jeszcze muszę porównać sobie cięcie tej pasty. No dobrze. Zbiorę. No, wykończenie ma na pewno lepsze niż Koch. To w ogóle bez dwóch zdań. Dobra. Może coś z tego będzie. No zobacz, no. Całkiem nieźle, co? Całkiem nieźle. Tu troszeczkę zmatowiony. Dobra. Ale nie, wykończenie ma franca lepsze. Zobaczymy, jak z cięciem.
No dobrze, słuchaj. Ja idę po magiczną gąbkę, żeby usunąć tutaj te pierdoły, a później felgę przestawię tam, w tamtą stronę, żebyś widział, jak będę jechał, albo gdzieś tu, może nie wiem, jakoś przestawię tak, żebyś widział, jak będę jechał tutaj wewnątrz ramion. No dobrze, mam magiczną gąbkę, podłożę sobie tutaj mikrofibrę, ta co wycierałem z dywanu pastę. Magiczna gąbka, cięcie, gięcie, kawałeczek nieduży, tak żeby było za co trzymać, pstryk, zostawiamy tutaj, bierzemy gąbeczkę, bierzemy APC, przydałaby się jeszcze jakaś mikrofibra, a to weźmiemy takiego brudasa, o właśnie, ok, pyk i raz pianeczkę, dwa pianeczka, trzy pianeczka, bardzo ładna pianeczka, rewelacyjna pianeczka, o to chodziło, o jak pięknie. Dobra, to APC jest tłuściutkie, takie fajne i jedziemy. Dużo pianki, cierpliwości i czyszczenia. Pięknie. Także cudowna sprawa. Poleruję teraz paluchem. Ojej, trochę to potrwa. Dobra. I już prawie nie ma. I patrzę. Idealnie. Jeszcze chwilunię. Nieźle, nieźle. Ojejku, jejku, jeju, jeju. Tererem. No dobra. Odkładam. Wycieram i zobacz, co się dzieje. Wycieram, wymywam, przede wszystkim wymywam. Ok. Zdejmuję kamerkę i popatrz. Poczekaj, bo sobie muszę monitor włączyć. Spójrz. Widzisz? Teraz tylko przepoleruję i po wszystkim. No dobrze, no nic, tak jak widziałeś, magiczna gąbka jest sprzętem niezastąpionym, naprawdę może uratować dupsko w niejednej sytuacji na plastikach, na lakierze, ale oczywiście później tutaj skakujemy również z maszyną. No dobrze, odwrócę felgę, słuchaj, tak żebyś mógł widzieć. A, jeszcze jedna rzecz właśnie, bo tu jest to zmatowione. Jakby to zrobić, żebyś ty to widział? Kurczę, nie wiem, nie mam pomysłu. No nie, trzeba będzie po prostu tu na bok. Zobaczymy zaraz, jak tu podświetlę. Poczekaj. O. Tu wielkiego bałaganu nie ma. Tu zresztą też. Także tutaj będzie szybki strzał. Tu widzisz, co jest grane. I teraz jadę tą pastą, którą będę... To zostawiam, bo będę chciał Ci też pokazać, jak usunę, jak magiczna gąbka zdejmuje właśnie taki bałagan po tar removerze na lakierze bezbarwnym. No dobra, pasta, ta moja ukochana, która fantastycznie się aplikuje na palucha, uwaga, upa, upasa. No, ściskaj, ściskaj, Janusz. Ojej, o jest, dobra, mamy. I teraz tylko brzeżek, bo będziemy jechać brzegi. Myślę, że to nam powinno wystarczyć. Ok. To mamy, to jest do. To jest brudas. Brudas niech sobie leży tu. Ok. Tą zbieramy pastę, czyli tu. Pastę zakręcę, żeby mi nie wietrzała. Chociaż ona nie wywietrzeje, ale podoba mi się ta pasta. Bardzo fajna. Nożyczki i to położę tu. Słuchaj, żeby był względny porządeczek. Tu mamy tutaj to, tu to. Ok, to tu.
Żeby to miało ręce i nogi, żeby się później, kurczę, nie gubić. Ok, i lecimy dalej. No dobrze. Tutaj, słuchaj, za dużo jechania nie będzie, widzę. Tutaj za dużo nie będzie jazdy z tego względu, że nie ma bałaganu takiego. Zobacz, jak pięknie. O, z daleka wezmę, bo tu mamy tak, tu mamy tak. Oczywiście tu nie jest wymyte. I teraz wymyjemy. Najpierw zbiorę pastę. Delikatnie. Dobra. Teraz mikrofibra. I szukamy miejsca, gdzie nie było pryskane. Tu nie było pryskane. Dobra. Ok. I wymywamy. I zobaczymy różnicę pomiędzy jedną stroną a drugą. O, dobrze, odkładam tu. Pyk, latarenka. I zobacz. O, może tak wezmę. Zdejmę kamerkę. Właśnie. Poczekaj. O, zobacz. Może jednak prześwietlić troszeczkę. Tu mamy cyk. Bałaganik jest. Delikatny jest. Tak, tu jest do poprawienia. To widać takie przymglenie. Albo słabo wymyta pasta. Zaraz zobaczymy. Nie, przymglenie. Przymglenie. Tu mamy tak, a tu mamy tak. Widzisz, ten bałagan, nie? Ładnie. I teraz wskoczę na tę stronę. I postaram się zebrać tę drugą stronę. O, latara na dynie. Latara, kamerka. Okej, to co? Pada sobie przeczyszczę. Nie? Ten urobek, co zebrał, trzeba go troszeczkę, kurczę, ogarnąć. O, wróć. Przyłóż sobie tutaj tak. Tryk, pasta. Teraz już wiem, że najpierw sobie muszę ją konkretnie nabrać. O, ciach. Zakręcam flądrę. Sprzęcik i pyk, pyk. No, teraz to przesadziłem. O, ale będzie teraz, to będzie materiał. Przedtem dałem trochę za mało i to czułem, że za mało. Pomimo, że pasta fajna, bo można nią bardzo długo pracować, to przedtem odrobinkę dałem za mało. Ok, wbiłem ją elegancko. I co? I lecę dalej. O. Tu będzie szybka akcja. Tutaj fajnie. Tutaj ładnie się zbiera. Naprawdę nie narozrabiało tak bardzo. Ok. Dobrze. Klasyka, pyk. Dobrze. Wymywanko. No i fajno. I praktycznie wycięte mam. Teraz jeszcze pasuje zrobić finish, ale myślę, że polecę też prawdopodobnie polishingowo. Muszę zobaczyć, jak wyglądają panele, elementy, które robiłem. A! I kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o polerowanie właśnie. Tak jak widzisz, tutaj są, mam stożki też z AliExpress, takie duże na wkrętarkę. I do takiego cięcia jak tutaj, to wkrętarka będzie miała za niskie obroty. To nie ma mowy, żeby to zdjęła, a chyba, że chcesz to robić tydzień. Ale do odświeżenia felg, czyli zdjęcia starego zabezpieczenia, do odświeżenia pod kolejną powłokę czy wosk, te
Stożki są idealne na wkrętarkę. Naprawdę bomba. Zobacz. Perfekcyjnie wchodzą. One się będą tak fajnie układać, uginać. Naprawdę, zobacz. Pod dany kształt tego felgi. Naprawdę i tak naprawdę tym stożkiem, zobacz, dojedziesz wszędzie. Wszędzie. Tak naprawdę jakby nie to, że mam tutaj bałagan, to pewnie wkrętareczka i bym jechał. Odświeżałbym sobie właśnie tymi stożkami, tymi potężnymi. Ja ich będę używał, bo to jest jedna felga, którą tak mi zniszczyło, bo zacząłem od jednej, nigdy nie ładuję od razu na cztery, zanim nie poznam chemii. No i bardzo dobrze, że tak zrobiłem. Znaczy nauczyłem, nauczony doświadczeniem. Kiedyś tak miałem, że co ja to robiłem? Jakiś mocny środek do felg też i na cztery od razu zrzuciłem i cztery miałem do roboty. No życie. Dobra. Pyk. I co my tu mamy? Tu jeszcze odrobina. Widzisz to? Widzisz, nie? Tu taki jest, kurczę, niepewne. Z tej strony tu. Ale ja tego nie będę ruszał. Nie ma mowy. Nie jest białe. O, zobacz jakie holsy. Ja pierdzielę. Masakra. Hologramów jest tutaj mnóstwo. Dobra. Cięcie mamy z bani. Teraz wymieniam pady. Dzisiaj i tak już nie będę się nimi bawił, więc one pójdą do mycia. Te zielone. To w ogóle nie ma tematu. Wymienię pady na polishingowy. Bo tutaj trzeba będzie niestety zrobić prawdopodobnie trzy etapy. Jeszcze muszę zobaczyć pod latarką inspekcyjną. Czy rzeczywiście trzy etapy? Czy wystarczą tylko, kurczę, dwa? Czyli cięcie i finish. Latareczka. Muszę zobaczyć. Nie, finish starczy. Nie widzę tutaj grubych rys. Tu też nie. To jest tylko takie przymglenie. Więc tutaj finishem czuję, że podjadę. I na tym będzie wszystko. Tylko najpierw muszę to dokładnie wymyć. Słuchaj. Konkretnie odwrócę sobie mikrofibrę. I tutaj już się nie będę już bawił w pierdoły. Ok. Tu już polecę grubo. Na felunek od razu. Żeby wlazło w każdy zakamarek. Muszę to dokładnie widzieć. I delikatnie wymyć. Ok. Dobra. Oczywiście tymi dużymi stożkami tu front też pojedziesz. Cudów nie będzie, ale zrobisz. Zrobisz naprawdę te stożki. Fenomenalna sprawa. Fenomenalna sprawa. Polecam je naprawdę. Na wkrętareczkę i nie trzeba mieć wybujanego sprzętu i tym podobnych rzeczy, żeby zrobić sobie odświeżenie felg. Tudzież korekty trochę, no kurczę. Ok, zobacz co tu się dzieje. Widzisz, tu jeszcze będzie musiała wskoczyć magiczna gąbka. I tu troszeczkę. Dobra, polecimy z magiczną gąbeczką. Jeszcze ma APC? Jeszcze ma. I teraz trzymam się tej ścianki. Mało. Musi być poślizg. APC na magiczną gąbkę, takie, które się mega pieni. Stężenie 1 do 10. I musisz czuć, że masz, o, teraz tak, dużo piany, bo musi być poślizg, żebyś nie leciał na sucho. Także jaki quick detailer, który siedzi długo. Tak właśnie wygląda detailing. Siedzisz w jednym miejscu i 10 minut sobie machasz. Chodzi o to, żeby to pięknie wszystko zdjąć. Także pozdrowienia dla wszystkich, którym zależy, żeby quick detailer siedział miesiąc. Nie, żartuję. Każdy wiadomo, każdy inaczej widzi auto, kosmetykę, detailing, to nie ma co. Ale myślę, że co do quick detailera, pytanie jest mocno nie na miejscu. Ok, i sprawdzamy. Odkładam. Właśnie, odkładam tu, bo to jest ta moja brudna mikrofibra, która służy do... idealnie. Zobacz, widzisz? Pięknie, bardzo fajnie. Dobra, tam nam teraz poleciało. Ok. I pstryk. Tutaj nie było nic robione, więc śmiało mogę sobie pozwolić, żeby kłaść. Zależy nam na tym miejscu. I będę tak przeskakiwał. Myślę, że w tydzień to urobię. Nie, żartuję, ale jednego dnia to mi na pewno zabraknie. To w ogóle bez dwóch zdań. Tutaj zobacz, jak długo siedzę. Znaczy zobacz, no ty to nie wiesz, jak długo siedzę, ale już ładnych parę godzinek. I teraz tu, to. Z tej strony. Czyli co? Magiczna gąbeczka.
pianka, o, pstryk, zmiana rąsi i znowu jedziemy w samym narożniku. No, tutaj mikrofibra, bo tam już poleciało, ok. Tarararum, turururum. Na 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 na. Tarararum, turururum. Dobra, i kontrola. Ile zdjęliśmy? Wszystko zdjęliśmy. I teraz jeszcze jest kolejna rzecz, słuchaj. Nie wiem, czy ty to widzisz, ale tu jest mega przymglone takie. Tak jakby głęboko się wżarło. Czyli co? Też. O, momencik. Okej, piana jest. Moczę sobie magiczną gąbeczkę. Kładę tu. I jedziemy. To prawie jak glinka, można powiedzieć. Słuchaj, magiczna gąbka przy z APC naprawdę robi, czyni cuda. Nie dociskamy za mocno. Nie dociskamy. Delikatnie sobie szuramy. Możesz tak zdejmować takie zabrudzenia z felk na stronie zewnętrznej, które naprawdę nie chcą zejść. Bierzesz magiczną gąbkę APC i lecisz. Ale pamiętaj, po tym zawsze musi wjechać maszyna. Nie ma mowy, żeby po tym zostało ci, nie zostało ci miejsce zmatowione. Nie ma szans. Bo chyba, że no przykryjesz to, kurczę, później czymś odpowiednio, troszeczkę połysku odzyskasz, ale w głowie będziesz miał cały czas to, że tam był mat, że niedowypracowany jest do końca. Bynajmniej ja tak mam. Okej. Okay. Odkładam? Nie odkładam. Biorę sobie to. Tam poleciało i wiedziałem, dlaczego tam mikrofibra ma leżeć. Zobacz, jak pięknie wyjmuję to, widzisz? I już znika nam zamulenie. Oj, 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 dobrze. Okej. No, troszeczkę lepiej. Troszeczkę lepiej. Szału nie ma, ale jeszcze wjedzie polishing i będzie brzytwa. Okej. Obracamy tak, żeby miało dużo pianki. Zbieram. Słyszę, że ktoś tam mi wysłał wiadomość. Komentarz na YouTube'a. Ale to za chwilę. Teraz jestem zapracowany na maksa. Jak widać, ciężka robota. Oj, kurczę. Delikatnie przyciskasz. Delikatnie i szybkie ruchy. I nic więcej. I to jest cała filozofia zdjęcia syfu, tudzież takiego konkretnego zmatowienia, to też fajnie wyrównuje powierzchnię. Fantastycznie, naprawdę. Fenomenalnie. Magiczna gąbka wyrównuje powierzchnię. Niebywale. Okej. Oczywiście mógłbym zaatakować magiczną gąbką na dzień dobry, ale chciałem ci pokazać, że polereczką też można zdjąć, bo tutaj będę chciał ci pokazać na następnej stronie, jak to robię magiczną gąbką do zera. Oczywiście. I później wskoczę tylko i wyłącznie maszyną. Dobra, teraz będę chciał to wymyć. I tutaj od razu strzał. O, gruby. To w ogóle bez dwóch zdań. O, bardzo fajnie. I zobaczmy. Oczywiście tutaj też mógłbym tak pojechać. Ale nie chcę. No dobrze. Ok. No to teraz tak. Jakby to powiedzieć, najgrubszy syf mamy zdjęty. Jeszcze nie. Tu jeszcze, widzisz? O. Patrz, tu i tu. O, tu. Tutaj też wjadę za chwilę z magiczną gąbeczką. Prawdopodobnie. I zbiorę ten syfek, a później będziemy lecieć dalej. Tu jeszcze trochę wyszło. Dobra, ok. Bajeczka. Co ja to chciałem? Blam, blam. A, magiczną gąbkę. Właśnie, gdzie mam tutaj? To mam tu. Magia jest tu. Piana. Pstryk. I tutaj.
Oczywiście można by to było też papierem zrobić, ale powiem Ci, że roboty nie wąsko. W takich zakamarkach idzie się zajechać, bo to gradacjami kombinacja. Ja wolę ściągnąć najpierw maszynowo, grubo, później wjechać właśnie z magiczną gąbeczką i na końcu polishing, finish i zobaczysz, że będą idealne. Mam nadzieję. Ok. Tutaj też delikatnie, mało materiału, nie czuję poślizgu. Dobra, teraz poczuję poślizg na pewno. O tak. A wiadomo, że poślizg musi być, nie? Bez tego nie ma jazdy. Nie, jak to było? Bez gwiazdy nie ma jazdy. Detailing, kurde. Detailing robię, detailing. No to masz. Detailing. 15 minut, kurczę, z czuchrania w jednym miejscu. Detailing, kurde. Położyłem wosk i robię detailing. Tu się właśnie zaczynają takie jazdy. Tu można powiedzieć, że się bawimy już detailingowo troszeczkę. Czuję, że magiczna gąbka już mi się za bardzo ubiła. Możliwe, że trzeba będzie ją wymienić. Na magicznej gąbce w ogóle to czuć. Ona tak traci tak jakby taki poślizg. Ciężko mi to określić. Dobra. Wow. Bardzo fajnie. I pomyśl sobie teraz tak cały felunek. No właśnie. I niektórzy mówią, o panie, tyle pieniędzy za taką robotę. No właśnie, no. Ja rozumiem, że niektórzy może zrobią to szybciej, pastą tempo, nie wiem. Ale ja niestety albo stety, no tak to robię. Okej. Okay. Tutaj mamy. Dobra, wymywamy. Strzał. Błah. Zapach chemii. Na wieczór. Piękna sprawa. Nie wiem, kiedy będzie film. Nie wiem, jaka u Ciebie pogoda, ale u mnie dzisiaj 10 stycznia. 10 stycznia, niedziela dokładnie. Dzisiaj byłem sobie też pograć w ping-ponga. Troszeczkę z kolegami. Przyjechałem, zjadłem. Napiłem się kawki, zjadłem ciasteczko, które kochana żonka zrobiła. Później w międzyczasie właśnie, jak tutaj robiłem, co mi się kamerka wyłączyła, to zjadłem obiadek, zmieniłem baterię i teraz będę chciał sprawdzić sobie, jak to wyszło. Tutaj tak, to zostanie. Tu już praktycznie nie ma, bo to zdejmiemy. Ogólnie, moim zdaniem, jeszcze tutaj ten narożnik. Widzisz, ciężko będzie mi się tam dostać, ale na to też będziemy mieć sposób. Idę po patyczek do uszu. Zaraz wracam. No dobra, mam patyczek do uszu, słuchaj. I teraz tak, mógłbym pójść do garażu po taką specjalną szpatułkę do tego. Mam taką metalową, fajną. Właśnie do takich zakamarków i na magiczną gąbkę. Ale tutaj postaram się, jak mi się uda, zrobić to w ten sposób. Mało miodu. Mało miodu. O, dużo miodu. Teraz tak. No nie jest to za wygodnie. Mogłem pójść od razu do garażu po ten sprzęt, ale damy radę. No nieźle, nieźle. Dobrze. I miodu. Ok. Fajna robota, co? Kurczę. No tak to wygląda. No niestety tak to, kurczę, wygląda. No. Ok, tu się już przebiłem prawie. Dobra. A teraz spróbujemy samym patyczkiem. Dobra.
Ok. Przebija. Gdzieś tu nie przebija. Wezmę sobie APC. Dobra. I patolem. No. Może coś z tego będzie. Musi. Trochę tych ramion jest, no ale co zrobić? No. Przecież nie wyjadę na ulicę w latem, kurczę, z takim bałaganem. Już wolę pójść pieszo. Okej. Dobra. Odkładam to. Zbieram APC. Okej. Bardzo fajnie. Wymyjemy to teraz. To. Dobrze. Okej. Gitarka. Bardzo fajnie. No i pięknie, słuchaj. Jakby luksusowo. Okej. No dobra. Lampion. Lampionik jest bajlong i z daleka ci strzelę. No co, no jakby luksusowo. Wejdzie jeszcze polishing za chwilę. Albo finish. Kurczę, sam nie wiem, wiesz. Nie, wejdę z polishingiem jednak, bo tu jest, widzę, przymulony na maksa. Na maksa przymulony. Dobra. Pad. Teraz tak, tu będzie stożek, to nie. Ten stożek do tego, to weźmiemy. Co tu mamy? Ok. Teraz tak, to mogą sobie odłożyć. Czyli to pamiętamy, że to jest do magicznej gąbki. Zawijamy tu. Ok. To już nie będziemy używać. To odkładam tu. A nożyczki nam przykryją to. No dobrze. Teraz tak. Patrzymy, gdzie tu jest dziura. Jest. Cyk. Dosuwamy. Okej. Pyk. Dobrze. Klucz z tej strony. Kurczę, pasty nie mam. Nie przyniosłem. Wybacz, muszę wyłączyć. No dobrze. Mam już pastę, słuchaj. Mędzerne. 2500. Moja ulubiona, śmierdząca, tłusta paściuchna. A, tam tłusta, nie tłusta. Robi to, co powinna robić. I tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o pierwsze cięcie, kochem, mogę oczywiście wziąć agresywniejszą pastę, choćby na siola 305, który praktycznie ma niekończące się ziarno. Tam cały czas pracujesz ścierniwem, można powiedzieć. Ale po co? Później usuwania bałaganu jest mnóstwo. Tu będę miał zdecydowanie łatwiej. No dobrze. Czas teraz na polishing i zobaczymy, jak wyjdzie po polishingu. Raz, dwa. Wbij się. Ok. Uwielbiam tą pastę, kurczę. Ta jeszcze tak może nie śmierdzi jak tysiączka. Ale cudów też, kurczę, nie ma. Trochę mało. Jeszcze odrobinkę. Nie czuję, żeby się dobrze nasączyło. O, teraz tak. Teraz jest tu ściuchne. Oczywiście nowy pad, nowa pasta. To i co? Świeże mikrofibry. Ta będzie usuwać pastę, a tamta będzie wymywać. Dobra. I te same obroty. Nic. No dobrze. I słuchaj, tutaj to już jest inna bajka. Przy padzie polishingowym akurat chińskim jest już rewelacja. Już fajnie się prowadzi, bo ten zielony twardy to jest tragedia. Tam trzeba uważać. Tutaj on się pięknie układa. Jest fajnie taki, czuć ten taki, kurczę, niby miękki. Sprężystość. O, tak. Czuć sprężystość. I tutaj naprawdę można sobie pozwolić na fajne wyrobienie pasty. Kolejna rzecz. Ja osobiście, jak nie są tak dowalone,
to nie ma sensu wskakiwać z tym zielonym twardzielem. Wolę polishingowego tego, ten wałeczek i pastę właśnie tnącą. No dobrze, zbiorę mędzernę, zobaczymy, co nam się pokazało. Wygląda to moim zdaniem całkiem fajnie, ale jeszcze wymyję. Wiadomo, żeby nie było. Okej. Kurczę, niech przyjeżdża mi ten stacja ładująca baterię, bo to jakaś masakra, słuchaj. Myślałem, że dłużej będzie nagrywać ta kamerka, niestety nie. No dobrze, no słuchaj, no co tu dużo mówić. Od razu jest kolosalna różnica. Brak bałaganu, zobacz. Tu jest troszeczkę taki delikatny, ale to z finiszem skoczymy i będzie perła. No i super. Tu mi się już podoba. Bajka. Pozwolisz, że sobie tak pojeżdżę po swojemu. Dobra. Przepraszam, na pewno będziesz miał prześwietlone. Obiad zjadłem, kurczę, odbiło mi się jak krowie po liściach, wybacz. Tu jest bajka. Teraz tu muszę zobaczyć. Okej. No dobra, to jeszcze tylko boki. Teraz pada nie czyszczę, bo już tutaj nie ma co za bardzo zbierać. Tak naprawdę dorzucę tylko troszeczkę pasty na bok. Czyli nic. O! Jedna kropeleczka i druga strona, druga kropeleczka. I to jest wszystko. Wcisnę pastę i wytrę. O! I już. I lecimy. No dobrze. Okej. No i fajnie. Odruchowo sprawdzam, czy ciepło. Na felgach raczej jest to nierealne. A tak jak mówiłem wcześniej, jak rozgrzejesz, będziesz chciał rozgrzać lakier na maksa, tak już tak naprawdę na maksa, to gwarantuję Ci, że lakier będzie Ci pękał. Górna warstwa, bezbarwny, będzie pękał, będzie się robić pajęczynka. Z tego względu, że będzie zbyt duża różnica temperatur. W aucie blacha szybko łapie temperaturę. Tu jest kawał stopu i nie ma szans, żebyś to rozgrzał do takiej temperatury jak lakier. Więc nie ma sensu grzać. Ogólnie przy cięciu myślę, że temperatura nie jest aż tak bardzo wskazana. Dobra, bardzo fajnie. Jeszcze jedna rzecz. Teraz zakładam stożek. Ten jest inny. Też Chińczyk, ale dłuższy i cieńszy. I moim zdaniem lepsze są te dłuższe i cieńsze niż te właśnie takie szerokie i krótkie. Chociaż one też nie są złe, ale ten jest trochę lepszy. Zmienię go sobie z kurczybyka. Gdzie jest to dziursko? Tu, dobra. O, mam nadzieję, że mi się kamerka nie wyłączy, bo tam niedużo było tej baterii, a chciałbym Ci chociaż ogarnąć w jednej całości ten polishing. Okej. Dobra. To mamy. To, żebyśmy pamiętali, że to jest polishingowa pasta, pstryk i na czubeczek. Okej. O tak. Grubo poszło. Cyk, zbieram. I tu ładnie. O tak. Pij sobie. Okej, tu się ładnie i tak rozłoży. Nie pakujemy więcej, nie ma sensu. Szkoda materiału. I ogień. No i co, słuchaj, no i stało się. No i kamerka się wyłączyła niestety w najmniej potrzebnym momencie. Słuchaj, będzie to trochę pokracznie wyglądało. Wymyję pastę. Bo teraz ładuję z rąsi niestety, kurczę. Wymyję, słuchaj, pastę. Okej. Pstryk. 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 Odwrócę ją. Ciach.
Dobra. Zbiorę to wszystko i zobaczymy, co z tego wyszło. A nawet dobrze, bo z aparatu będę miał lepiej złapać pod lampą inspekcyjną, bo tam ustawia się naświetlenie z automatu i jak będę chciał przyciemnić, to skurkowana będzie mi robić mega ziarno. Dobra, to kładę tu, to zostawiam tu. I teraz latarenka i zobaczmy, jak to wygląda. Zobacz, cudowna sprawa, co? Było tak, a jest tak. Zobacz, czekaj, sobie wrócę monitorek. Zobacz. Może się uda złapać, kurczę, tak, żeby... Poczekaj. No dobrze, słuchaj, czas polecieć finiszem. Film niestety ponownie przestał się nagrywać, zabrakło baterii, więc odpuściłem już, naładowałem dwie bateryjki i poleciałem wszystko polishingiem, także teraz pozostało tylko i wyłącznie już jazda finiszem. I zobaczymy, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o efekt, powiedzmy, tej wnęki, a tej wnęki. Czy różnica będzie kolosalna? A myślę, że już widać, że jest. No dobra, teraz tak. Mój ulubiony stożek, jeżeli chodzi o finish. Ciemny, oddzielnie kupiony na AliExpress. Nie w zestawie z tym... z tą mini polereczką. Teraz tak, gdzie ja mam? A tu. Dobra, to wezmę sobie to. Okej. Dzisiaj już właśnie dostałem informację, że prawdopodobnie w paczkomacie coś jest. Mam nadzieję, że właśnie ta stacja ładująca do GoPro baterii. I teraz tak, jeżeli chodzi o pasty, gdzieś tu miałem menzerne 3800 w strzykawce. Jest, dobra. Pyk. 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 I tak jest najlepiej w sumie. Przelać sobie do strzykawki. Tu już mam przygotowaną, jak kiedyś pracowałem. Coś robiłem, nie pamiętam co. I tak sobie w strzykawce właśnie leży. Ta pasta, jak przychodzi taka właśnie praca, zarzucam sobie i z banieczki. Tak samo zrobię z tą pastą, którą testuję, bo mnie to wkurza, że nie da się jej odpowiednio... No dobrze, aha, YouTube. Dobrze, teraz tak. Ponownie uruchamiam maszynę i lecę finiszem. No dobrze. Czyli tak, to zostawiamy. Bierzemy wałeczek i jeszcze wałeczkiem. No dobra. Pyk. To wkładamy tu, to idzie tu. O, najgorsze jest to, że tu się już wyrobiło. Dziesiątka klucz jest za dużo, dziewiątka za mało. I czuję, że będę musiał w końcu wziąć kombinerki. Tutaj z tym jest lipa niestety. Ok, pasta, czyli tutaj dużo i tu takie bombeczki. Tu będzie najwięcej pracować. Ok. O, pięknie. Tak jak marzyłem. Idealnie. I lecimy. No dobrze. Ok. Tu padły. To wiemy, że to są... finiszóweczki. Wymyję pastę. Co to uderzyłem w oponę? Na te felgi szkoda mi było, kocha. Dwójeczki. Jeszcze mam starą wersję. Trójeczka. No bo bardzo droga. Zresztą Kosta. No Kosta. Kocha, pasty w ogóle są drogie, ale są fajne. Są zajebiaszcze. Ok. I teraz delikatnie odwracam fibrę.
i delikatnie wymywamy. A, rusz się, nie. Spray. I tu już grubo materiału, żeby było jak najwięcej poślizgu, co by nie porysować. I delikatny ruch, pyk w jedną stronę i w drugą. O, delikatnie. Dobra, i teraz sam czubeczek. Mocno. I pyk. Oczywiście w narożnikach dobrze jest sobie wziąć i wymyć patyczkiem do uszu. Namoczyć płynem inspekcyjnym i delikatnie wytrzeć. Tak też zrobię przed samą powłoką, jak będę odtłuszczał. No i słuchaj co. I już widzę, że jest zajebiście. No, co tu dużo mówić. Wezmę latareczkę. Zobacz, przymglenie znikło. Widzisz? Patrz, jak pięknie wyciągnęło. Postaram się, poczekaj, złapać ci to. Zdajmy sobie monitorek. Jakby ci to złapać? Kurde. No nie, lampa będzie prześwietlać. No ale chyba widać, co? Zobacz. O, tak, może z dalsza jeszcze. Może tu. Jakby tu podświetlić tak, żeby to... O, zobacz. Widzisz? Zero przymglenia. Pamiętasz, jak tutaj było? To jest skaza lakiernicza. To jest jednak skaza lakiernicza. Było jak była, tak jest. I lecimy tu i patrzymy, czy jest przymglenie. Idealnie. I teraz, żeby nie było różnica, jeżeli chodzi, patrz, tutaj, a tutaj na przykład. To dziadzia wyciągnął ten właśnie bałagan. Tak jak widać, no jest ostro. Tutaj mam naprawdę mnóstwo zabawy jeszcze przede mną. No dobra, widziałeś, jak zrobiłem to ramię. Będę chciał ci jeszcze pokazać kawałeczek, jak usunę. No, włącz się. Jak usunę tutaj takie, kurczę, jakby ci to pokazać. O, widzisz? Ciemne. O, teraz widać. I to jest niestety, słuchaj, na maksa przyjarane. I tutaj też skoczę z tym sprzętem. Raczej powiem tak. To będę robił, tu stoi sprzęcik, widzisz, skrzyneczka, mini polerką, ale nie będę jej pokazywał, bo test tej polerki się dopiero pojawi, nie będę zdradzał co i jak. Tutaj postaram się pojechać tą samą maszyną, tym sprzęcikiem będę chciał pojechać na klasycznych padach, pokazać ci tutaj, na ile to wyciągnę, a później na końcu będę chciał ci pokazać cały efekt, jak udało mi się wyciągnąć felunek już tak na zero. No dobrze, biorę klasycznie sobie mikrofibrę. O, latara spadła. Droga latarka firmowa Bailonga. Koszt kosmiczny, kurczę. Super latarka, 35 zł za nią dałem, ale na holsy sprawdza się perfekcyjnie. Wyrzućmy to, co mamy. O, tu RRC skąd się wzięło. Tak hejtowane. Akurat mini pady mają fajne. Mnie się podobają. Ok, to są nata bodajże, z tego co pamiętam. Tak, to jest nacik. Tu jest też na pewno nata. Tu mamy Chińczyki. I dlatego trzymam je oddzielnie, żeby mieć. Ok, tu Chińczyki. I teraz tak, co robimy? Na pewno szukamy. Jest, dobra. Jest, mistrzu. Ciebie od razu tu wrzucam. Chodź tu maleńka. Pyk. Dobrze. Ok. Puszczaj. No, trzeba będzie chyba przynieść kombinerki, najwyższa pora. To odkładam. I teraz tak. Szukamy pada. Ten jest twardziel na maksa. Ale my zaczniemy od zielonych właśnie. I będziemy jechać na razie Chińczykami. On zbiera grubo. Więc tutaj inaczej nie widzę tego. Możliwe, że będzie trzeba wjechać papierami. Tego nie wiem. Jeżeli trzeba będzie wjechać papierami, oczywiście niestety będę musiał przerwać film, żeby pójść po papierki i zabawa papierkami. Dobra, to sobie biorę teraz. Wszystko wrzucam tu.
o, stożki już oddzielnie. Teraz zabawa tym bałaganem. Mam tutaj też takie futerko. Jak się nie sprawdzi, znaczy mikrofibra, gąbka, to wjadę futerkiem oczywiście, nie? Żeby jak najwięcej zdjąć. Dobrze, to mamy zielony pad, pstryk i tutaj pasta to będzie nasiola 305. Ona ma tam, można powiedzieć, wieczne ziarno, ścierniwo, które naprawdę długo można pracować. Ok. Gdzie ja ją mam? Ten testerek tu gdzieś miałem. Chodź tu maleńka. Poczekaj, niech się, kurczę, odnajdę. Gdzie ona jest? O, tu jest, dobra. Nasiol. O, testerek od kolegi Rzemo, którego serdecznie pozdrawiam. Mocny kombajnik. Dobra. I pyk. Już. I po wszystkim. Dobra. O, tak. I tak jak mówiłem, co będę chciał zebrać? To. Tutaj to dziadostwo. Zobaczysz różnicę. Albo i nie. Tego jeszcze nie wiemy. No i lecę. Te same obroty. Nic nie kombinuję więcej. Z obrotami. Widziałeś to, jak przykręciłem? Widziałeś, nie? No, idealnie. Grunt to być dobrym fachowcem, kurczę. Teraz muszę zrobić jeden myk. Tu skręcić na maksa. O, i odkręcić. Właśnie. Dokręcamy. O. O, i teraz poszło. Dobrze. Sprawdźmy. Tak, teraz trzyma. I lecimy. No, lecimy. No ładnie zebrało. Dobra, przeczyszczę sobie. Wow, spokojnie. Przeczyszczę sobie od razu. A nie, najpierw zbiorę pastę. Tu mogę to samą mikrofibrą, co po finiszu. Nie przeszkadza to w ogóle. Ani troszeczkę. No i zobacz, widzisz, ile tego jeszcze jest? Mnóstwo. I być może też to nie zniknie. Ale tu już jest lepiej. Tutaj w to miejsce wskoczę teraz z innym padem. Z tym mikrofibrowym. Zobaczymy, jak on będzie ciął. Jakąś kombinację trzeba będzie dobrać, tak żeby było jak najlepiej. No dobra. Najgorsze jest to, że nie mam tutaj sprężonego powietrza, kurczę, no. Rozwiązuje dużo, jeżeli chodzi o czyszczenie pada. Konkretne przedmuchanie i można powiedzieć, że zabawa bez szczotki. Ok. I ponownie nasiolek. O, poszła bomba. No i dobrze. Za dużo, zdecydowanie. O, to zbieramy, tu mu zostawiamy. Dobrze, odkładam fureczkę, a reszta pasty idzie gdzie? Do wnętrza buteleczki. O, pyk, pasta tu, ta na razie jest nam niepotrzebna, palucha wytrę i lecę dalej. Widzę, że na maksa puszcza lakier z tego pada. Czy jest fajny? Kurczę, średni. Tak naprawdę to bez szału. No nic, zobaczmy, co on tutaj wyprawiał. Czy zdjął cokolwiek? No zdjął, ale zobacz, jaki bałagan zostawił. Pięknie. Zdejmuje, kurczę, cudownie. Bez dwóch zdań. Cięcie jest tutaj solidne. Przy paście nasiola robi mega bałagan. Ale i mega wycina. Bardzo fajnie. I będziemy teraz zjeżdżać z gradacją. Wymyjemy go z kurczybyka. Co on nam tu zrobił?
No ładnie, zobacz. Całkiem fajnie. No tutaj to przymglenie zostaje i prawdopodobnie go mogę nie wyciągnąć. Dobra, tu jest dobrze. Tutaj został bałagan. Jeszcze jedno podejście z tym padem. Przeczyszczę go sobie, bo widzę, że zebrał naprawdę grubo, więc tu nie ma co kozaczyć. Trzeba go czyścić. Okej. Dobra. Bombka. I jedziemy. Okej. To tu. I czyszczenie. Bez dwóch zdań. Fajnie się tą pastą pracuje. Naprawdę super. Nasiul jest ekstra. Jeszcze raz, kolego Rzemo, dziękuję bardzo. Dobrze. I teraz tak. Sprawdzamy. Wymyję łobuziaka. Zobacz, jak pięknie zdjął. Zajebiaszczo. Jeszcze tu zostało i zaraz wracamy z nim. Pięknie. Teraz wymyjemy. Ale już widzę, że jest zacnie. Dobra. Już widzę, że jest zajebiście. A żeby ci to pokazać, jeżeli chodzi o... Kurczę. Zobaczysz, jakie zaraz zostawił przymglenie. O, ile jego zostało. Zobaczymy, czy się uda to złapać. Poczekaj. O, widzisz? Tu jest to przymglenie, co było. Ładnie jest zdjął, co? Naprawdę fajnie. Podoba mi się jeszcze tu. No, jeszcze jedno podejście musi być. Ale zbiera pięknie. Zbiera bardzo ładnie. Bez dwóch zdań. Czyli znowu groch i znowu tu jedziemy. Tutaj już nie będę szalał. Jeszcze tutaj ten kawałeczek. Zdecydowanie. O, zresztą tu jest, zobacz, bałagan ten. A ten. No jest dobrze. Fajnie tnie. Nie, spoko. Jak na chiński pad mikrofibrowy jest ok. O, malutka ilość. Dobra. Żeby... I pasta spadła. To się nazywa specjalista. Fachowiec. Lecimy. Zobaczmy, jaki teraz będzie bałagan. No, jest nieźle, nieźle. Jeszcze z 800 razy i będzie gicior. Ja wiem, że można by to było z papierem, wjechać z papierem, zmatowić to, ale kurczę, uwierz mi, że później jest dużo roboty, kurczę, wyciągania. To się tak wydaje, że wziąć papier i zmatowić. Każda krawędź tutaj, naprawdę jest więcej roboty. Ja wolę 5 razy więcej podjechać maszyną, niż jechać z papierem. Tutaj jeszcze jedno podejście i już igła. Tak naprawdę to teraz już mógłbym tylko pojechać na gąbce, ale jeszcze wymyję. Także nie ma co, nieraz, znaczy ja wiem, bo z reguły papier, no kurczę, raczej z reguły. Jak są takie mocne wżery, rzeczywiście papier tutaj fajnie, bo zmatowisz to odpowiednio, później stosowna kombinacja i z głowy. Ale to sobie mogę robić jak, kurczę, w garażu, wiadomo, na mokro, papierkami, kulturka. W domu, no niekoniecznie. Jest możliwość. Jeszcze minimalnie, ja tu widzę, że jest, ale to tak minimalnie jeszcze. Troszeczkę w rowkach. I tutaj zostawiam z tego względu, kurczę, mega wykończenie jest na tej paście. Zaraz wezmę sobie latarkę. Słuchaj, przepraszam, ale tu wyłączę. Okej. Okay. O, w mordę. Słuchaj, na tej paście piękne wykończenie.
Teraz tak, żeby Ci zobrazować połysk tu, gdzie jechałem. Zaraz, momencik. Żeby to zobrazować. Poczekaj. Zobacz, tu, gdzie jechałem. O, widzisz, ten jeszcze zostało minimalnie. Tu, gdzie jechałem, a zobacz tu. Jaka masakra. Tu w ogóle brak jakiegokolwiek połysku. Znaczy jest ten połysk, ale on jest mega zmulony taki, rozłożony. A tu już widać, że o, widzisz? Tak centralizuje się ta lampa, ten soczewa. A tutaj się rozkłada na maksa, bo jest burdel. Na maksa tu jest totalny mat, zeżarło. I tu trzeba będzie zrobić to samo. I teraz tak. Tu to można by było jeszcze, poczekaj, wyłączę lampę. O, tu podświecę. O, to by można było jeszcze pojechać. I zapewne jeszcze pojadę. Jeszcze jedno podejście, bo też nie ma co się rwać do końca, bo nie wiem, ile zostało mi tu klaru tak naprawdę. Na pewno jest go grubo więcej niż na lakierze, ale nie ma na lakierze. Na lakierze samochodowym, na budzie. Jeszcze z jedno podejście można śmiało zrobić. Także jeszcze jedno podejście. Pik. Dobra. Ciach, czyszczenie pada. Gdzie jest szczoteczka? Tu jest szczoteczka. O, i syfek leci. Milusio. Dobra. Ok. Powiedzmy, że zdmuchnąłem jak sprężarką. Ok. Pasta, która mi upadła. Gdzieś ty jesteś, flądro? A nie, tu jesteś, dobra. Ok. Groch. Pyk. I lecimy dalej. Ładnie ją tutaj. No dobra. Ogień. O, już mi ręka zaczęła boleć. Fajnie, jak jej się da troszeczkę więcej. Ona fajnie wtedy pracuje. Widać, jak wyrabia podłoże. Naprawdę fajnie. Fajnie się nią pracuje. No i tutaj już można powiedzieć, że zostawiam. Z tego względu, że zostało już tego malutko, a nie ma nic gorszego jak cięcie do zera, moim zdaniem, bo później w razie czego nie ma już odwrotu. Jak już się człowiek przebije do bazy, to pozostaje tylko płacz i rozpacz. I nic więcej. Więc tak zostawiamy. Ok, dobra. Teraz tak. No bajka, kurczę, no. No bajka. I ponownie biorę sprzęcik, wyłączam tutaj. Pyk, latara. O. Zobacz, jak już malutko zostało. Widzisz? Teraz tylko gąbeczka i już więcej nie ruszam. Nie ma sensu. Nie ma, ale bałaganik też jest konkretny. Teraz. Bałaganik, holsy potężne. Więc będziemy już wjeżdżać z mędzerną dla zobrazowania. Zobacz, tutaj lampa, pyk, czyli burdel, bo się rozkłada na maksa światło i tutaj już się centralizuje, widzisz. O, wyżej jeszcze podniosę, poczekaj. O tak, o. Cyk, o, teraz fajnie widać. Ciach i teraz tu. Zobacz, widzisz, tu nie ma szans, żebym złapał, żeby się centralizowało ten soczewka z lampy. Nie ma opcji. Rozkłada się na maksa. Z tego względu, że na całym jest bałagan. Przyżarte przez tar remover. Monitorek mi się wyłączył. Dobra. Ok. Kurczę, nie potrafię jeszcze za dobrze współpracować z tym GoPro, ale to się zmieni. To się zmieni spokojnie. Im dłużej będę na niej pracował, tym lepiej. Baterii widzę, że zostało już tylko 30%. Masakra. Znika w oczach. I co? Teraz co? No teraz zrobimy polishing. Dokładnie, przyglądam się. Dobra, działaj, dziadzia, nie marudź. Polishingowe podejście zrobimy. Gdzie jest tutaj? Tu jest pstryk, klucz. Nie, co ja robię? Ale w końcu zapomniałem, że teraz tylko kwestia wymiany pada. Właśnie, to mamy cięcie, gięcie.
i padzik. Tutaj już będziemy jechać na tych. Nie, a dlaczego? Też weźmiemy Chińczyka, które to były polishingowe, niebieskie, tak. Też Chińczyka. Też Chińczyka weźmiemy, a co tam? Ok. Menzerna 2,5. Klasyka. Mistrzowska pasta. O, duży groch. Pyk, jeszcze wyskoczyło trochę. I wbijamy. I tu już wystarczy. I więcej nie kombinujemy. Ok. Wytrę sobie. No co? No to teraz polishing. Kurde, tą pastą można pracować wieczność. Super. Bardzo fajnie. Odwracam mikrofibrę. Tutaj już lepiej, żeby... O, świeżo. To łapiemy tę stronę. Tu coś mamy, paprocha. Ok, zbiorę. Nadmiar. Bez wymywania jest bajka. Bez wymywania jest bajeczka. Co ja tu widzę? Tu widzę jakiś bałaganik. O, niedobrze. Zobaczymy. Dobra. I teraz tak, wymywamy. Ten narożnik teraz atakuje. Dobrze. O. Zobaczmy, jak to wyszło. Na pewno zacnie. Na pewno zajebiście. Ok. Super. Rewelacja. Żeby ci to pokazać, słuchaj, to wezmę aparat, przyniosę, więc widzimy się za chwilę. Ale za chwilę. Pokażę może inaczej. Ja to tak jakbym, wiesz, że ty będziesz ze mną szedł po aparat. Przeskakuję, słuchaj, na aparat, bo tą kamerką nie złapię tego, co bym chciał złapać. Ok. Żeby ci zobrazować tragedię, tu masz to, co jechałem. Widzisz? O, jest to maleństwo, co zostało. Minimalne, ale to jest naprawdę głęboko i nie chcę już dalej jechać. A zobacz, co tu się dzieje. Zero skupienia światła. Nic. Kompletnie. A tu mamy po polishingowej paście jeszcze finish. I finishem nie będę jechał, bo nie ma sensu. No po co? Będę ci to pokazywał. Film będzie wtedy trwał wieczność. I zobacz tutaj, jak to wygląda. A teraz może tak. Załączę tylko lampę tutaj. O, właśnie. I patrz. Bałagan tu. Zobacz, jak to jest przymglone, pojechane. A przechodzimy tu. I tu już widać, że jest idealnie. Oprócz tego miejsca oczywiście tutaj. Fakt, że to było mocno tutaj zajechane, ale no nie będę tego ruszał, bo nie chcę się dobić, kurczę, do bazy. Tutaj już widać, że jest przycięte grubo. Zresztą zobacz, słuchaj, jeżeli chodzi o przycięcie, patrz, o, widzisz? Spójrz. Tu, gdzie kończyłem jazdę, widać różnicę, co? Jakie tu jest? Tu jest po prostu zamulone. Jest zważony klar na maksa. Przypaliło go strasznie. Także różnica jest kolosalna. Także myślę, że nie jest źle. A, jeszcze pokażę ci tu, jak to wyszło. O, tutaj, zresztą to chyba już widziałeś, to nie ma co się tutaj z tym pstrykać. Pod aparatem tak to wygląda. Tak mamy zrobione, tak mamy niezrobione. No jest różnica, co? Także czeka mnie tu jeszcze kawał roboty. Zobacz. Ok. Tak jak widziałeś, całkiem nieźle wyszło. Finiszu nie będę robił. Teraz będę jechał jeszcze raz. Całość felg, raczej jeszcze raz. Pojadę całość, ogarnę wszystko. I pokażę ci finisz, jak wyszło to już po całkowitej obróbce. Ale zanim pokażę ci całą felgę, zobacz, co potrafi magiczna gąbka, jeżeli chodzi właśnie o takie przypalenie lakieru, bym to powiedział, taką reakcję chemiczną, gdzie jest ten biały nalot i jak fajnie magiczna gąbka usuwa go w porównaniu z APC, które jest, można powiedzieć, takie tuściutkie i się pieni. Tutaj akurat użyłem CarLab APC, bo ono moim zdaniem bez wymycia tak jakby troszeczkę coś po sobie zostawiało i ono jest fajne do takich akcji. Właśnie jest tłuste, długo nie można pracować.
Zaprosiłem Ciebie do dalszej części filmu, żebyś zobaczył już finisz, a zapomniałem przecież o wnętrzu felg, kurczę. Przygotowałem sobie tutaj gąbeczkę, będę chciał pięć słówek o tym powiedzieć i pady filcowe, do tego też dojdziemy. Zobacz, czym obrobiłem wnętrze felgi, bo tam też był bałagan. Zacząłem kontrolnie, czyli kontrolnie, żeby zobaczyć, na ile będę musiał użyć agresywnej, na jakiej agresywnej pasty i czym będę musiał podbić. Zacząłem od białego nata i mędzerny 400.
naprawdę, jeżeli chodzi o te wałeczki, kombinacji mnóstwo. Kombinacji mnóstwo od czoła, od góry, no tutaj wiadomo, no kwestia ustawienia się i ja pracując wałkami czy stożkami nie pozwalam, żeby było za mało pasty. One wymagają tego, musisz czuć, że tej pasty jest dużo, naprawdę. To będzie całkiem inna bajka, dobrze go nasączyć, inaczej się wtedy prowadzi. Kolejna rzecz, polerując takim wałeczkiem, on w pewnym momencie będzie Ci się wydawać, że on tak jakby się zatrzymał, będzie drżenie. I wtedy, tak jak mówiłem, albo dociskasz i on ruszy, albo odpuszczasz. I teraz tutaj tak, tutaj też jest cienka granica, bo możesz zerwać gąbkę na tym trzpieniu, który go trzyma w środku i będziesz miał bicie. I to już jest po gąbeczce. Więc tutaj proponuję zwrócić uwagę. Najczęściej tak się dzieje przy gąbkach, które są twarde. I tam ten docisk musi być umiarkowany. I dlatego też, jeżeli masz, kurczę, nie masz takiego bałaganu jak ja tutaj, bo ja osobiście, jeżeli nie ma bałaganu, to wskakuję właśnie z gąbeczką pośrednią i pasta tnąca. I wtedy jest idealnie, tak naprawdę można powiedzieć, że taki one stepik wychodzi, jak dobrze dobierzesz obroty, raczej obroty to ja standardowo, tak jak mówiłem, w okolicach 1500. Tym dociskiem i przejazdem. I wtedy naprawdę możesz robić nawet one stepowo. Więc tutaj pod tym względem, jeżeli chodzi o stożek, uważamy na docisk. Jak nie masz wyczucia, to lepiej odpuść niż dociskać. No cóż, no myślę, że chyba to wszystko. Na pewno o czymś zapomniałem. Tak jak mówiłem wcześniej, że to, co ja tutaj robiłem, to nie jest tak, że to jest, można powiedzieć, taki system, którym... Nie, bo do każdej takiej nietypowej właśnie roboty, tu jest fajny detailing, że jak Ci wpada taki właśnie bałagan, tak jak ja narobiłem, to się musisz w trakcie dostosowywać i wybierać sobie lepsze zło. Nie jest powiedziane, że... przy innych felgach ten system, który teraz tutaj sobie kombinowałem, będzie odpowiedni. Nie, ale z reguły, kurczę, są podobne. No dobrze, myślę, że już więcej nie będę przedłużał, bo film naprawdę jest bardzo długi. No ale chciałem pokazać ten dzień życia dziadzi. Felgi robiłem bardzo długo, dojechałem je strasznie. Oczywiście ideału nie ma, niestety. Przeżarte już jest do bazy, więc pozostałoby mi tylko malowanie takiej felgi. Ale ja chciałem wyprostować ją na tyle, na ile będę mógł i... Z daleka tego nie będzie widać, oczywiście. Będzie trzeba stanąć blisko z latarką inspekcyjną i wtedy ewentualnie zobaczysz niedociągnięcia. No dobra, teraz to już chyba na pewno zapraszam Cię do obejrzenia finału, czyli ogarnięcia już, tak można powiedzieć, na tyle, na ile mogłem całego felunku. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Przepraszam, że taki długi, ale ja inaczej w skrócie nie potraszę. Nie potraszę. No dobrze, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!